Dzień dobry, nadzieja na przyszłość polskiej fotografii, a raczej dobry wieczór. Znajdujemy się na ulicy Żeromskiego w Radomiu i tak jak Wam obiecałam, opowiem o tym, jak się robi nocne zdjęcia. Znajdujemy się przed kościołem Ojców Bernardynów, tak zwanym świętej, pod wezwaniem świętej Katarzyny, jednym... O, autobus jedzie, sekundę. Przeczekamy go. Jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków Radomia, przy okazji jednym z najlepiej oświetlonych. Mam tu przy sobie co? Żeby zrobić zdjęcia nocne, potrzebny jest nam aparat oraz statyw, ponieważ czasy naświetlania będą długie. Akurat mam aparat bezlusterkowy, więc to jest dobry wynalazek ze względu na to, że wszystko wam będzie łatwiej pokazać i będzie jak jest w rzeczywistości. Znowu autobus. No, jeszcze jeden i następny za 13 minut. No dobra, poczekamy, minie. Tutaj mamy obraz. Obraz jaki... Jaki widzimy w kadrze, już sobie wykadrowałam. Co muszę zrobić? Ustawiam. Widzicie, mam tu ustawione. Mam ustawiony czasowy timer. Po to właśnie, żeby kiedy naciskam spust migawki, nie poruszyć statywem. Statyw jest, jak widzicie, rachityczny. Nie był specjalnie drogi, ale jest lekki. Co jeszcze ustawiam? Mam ustawione ISO 640, przysłonę 5.0, czyli piątkę, ze względu na to, żeby była duża głębia ostrości. Wychodzi 1,25 sekundy, czyli długi czas naświetlania. No i co? Spróbujemy zrobić zdjęcie. Wciskam spust migawki. Wyje. No dobra. I sprawdzimy, czy wyszło. Tutaj mam... I tu mam powiększenie. I zobaczcie, jest... No elegancko nawet. Powiedziałabym, że ostre. A tu już się jakiś kaktus włączył. No dobra, bierzemy, w takim razie wyłączę aparat i idziemy pozwiedzać dalej, co my tu mamy. Okej. Mamy ciąg dalszy duktu ulicy Żeromskiego. Przejdziemy sobie kawałek do przodu. Oczywiście zauważcie, że tutaj co jak co, ale balans bieli jest zawsze pojęciem względnym i potem możemy go sobie regulować. Kwestia jest taka, że po prostu mamy bardzo dużo różnych źródeł światła. Każde ma inny balans bieli. Zobaczcie, mamy światło żółte, czyli ulicę, no bo oszczędzamy, tak, ono jest takie pomarańczowe. Mamy białe światła w witrynach, lombard się świeci na biało-zielono. Niektóre tam, gdzie oszczędzają, bardziej są fioletowe, więc generalnie to plus jeszcze jakieś czerwone światełko, żółto-białe światło autobusów. Za chwilę będziemy też, może uwzględnimy ruch uliczny. Na razie mamy miasto jakby wymarłe ze względu na wiadomą sytuację. No i dobra, co my tu mamy? No byłoby fajnie, jakby tu się znowu nie pchały samochody, więc przejdziemy jeszcze sobie kawałek dalej za tego białego dostawczaka i spróbujemy sfotografować ulicę Żeromskiego z latarniami ulicznymi. Muszę uważać, żeby tu sobie sprzętu nie uszkodzić. Widzicie, zmienia się balans bieli w zależności od tego, jakie źródła światła mijamy, ponieważ telefon dostosowuje się automatycznie. Ja mam w aparacie ustawiony balans bieli na auto, no i rawy. Oczywiście, żeby można było ten balans bieli korygować w zależności od tego, jak chcę
pokazać daną sytuację. Dobra, jeszcze kawałek przejdziemy. Co tu mamy? Przydałaby się jakaś brama fajnie oświetlona. No ale spróbuję sfotografować dukt ulicy Żeromskiego. A, bo tu pizzeria jest. Dlatego stoją samochody. Jakby ktoś chciał wiedzieć. O, sekundę, bo się zdziałam. Pizza na wypasie ma się dobrze i działa. Reszta ulicy wygląda co najmniej dziwnie, jakby była nie koło 22, a grubo po północy. I to na tygodniu. Wszystko pozamykane. Jest tak troszkę słabo. No dobra. O, mamy na rogu fajną kamienicę. Jedną z moich ulubionych. No, zobaczymy, co możemy tutaj zdziałać. Ok, tym razem odwracam statyw pionie. Nakierowuję. Nawet sztafaż by był, ale za szybko jadą. No i pokazuje mi, że jednak trochę. O, zobaczymy. No i jest mrocznie. Moim zdaniem zdjęcie wyszło za ciemne. Więc podbijemy. Ile on ma? Jeszcze dłuższy czas naświetlenie. Poprawię kompozycję. I próbujemy jeszcze raz. No, wyszło bardzo żółto. Ok. Sprawdzimy, czy wyszło. No. Możecie zobaczyć, że biorąc pod uwagę. To jest aparat, uwaga, z pełną klatką, więc nawet przy tym ISO 640 daje sobie skubaniutki całkiem nieźle radę. Dobra. Zobaczymy teraz może dukt ulicy. O, 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 tu nie złapało ostrości. Jak widzicie, rowery stały się głównym środkiem komunikacji w Radomiu w czasach kwarantanny. Ok, myślę, że powinno być. Przerobiłam zdjęcia z tego miejsca. Kiedyś myślę, że będzie. Ok, tam nic nie jedzie. Ok, mamy ulicę Żeromskiego. Statyw stoi. Nie jest równo całkiem. Krzywo trochę. Więc, ale że mam jedną rękę, no to niestety będzie trochę krzywo. Podprostuję na komputerze. Teraz tak, ustawmy sobie. O, moim zdaniem trochę za żółto będę kombinować. Potem. A niech sobie będzie dalej 640. O. Wydłużymy czas. Bardzo fajnie by było, jakby ktoś. Mam tutaj asystenta. Asystent sobie pójdzie w tą z powrotem. Nie będzie ci widać na zdjęciach. Jak ci powiem, już wydłużymy bardzo czas i zrobimy sobie po prostu. I co? 500, wydłużymy bardzo czas. O. I zrobimy sobie. I zrobimy sobie ducha. I co jeszcze troszkę. O, nawet na 250. Będzie bardzo długi czas. Będzie długi czas naświetlania. Dobra. No to już. No już możesz. Poruszaj się. O. Ty w ogóle cię nie zauważyło. Jeszcze raz. Musisz wolniej iść. Wolniej?
No, czekaj, a tu jedzie ten, rowerzysta, no. Ciekawe, czy nie za szybko. O, 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 o. A też był za szybki. To musi, trzeba iść jeszcze. Jeszcze trzeba iść. Stopkami będę szedł. Co? Czekaj, bo jak tego... Jeszcze mu wydłużymy czas naświetlania. Czekaj, on dopiero jak zacznie... O! On dopiero jak zacznie... Zmniejszę ISO. On dopiero jak zacznie piszczeć, to on zacznie rejestrować, więc... Dobra. Czekaj, jeszcze chwilę. 9, 8. Jak zacznie piszczeć. No leć, no. Ci się rejestruje. Idź. Możesz stanąć teraz. Pomachać rękami trochę. No pokręć się, ale powoli. Postój. Tutaj tak po środku bardziej. O. On jeszcze rejestruje. Dobra, rusz się teraz do przodu. Ale nie wyłaź mi z kadru, tylko tak środkiem bardziej. O, możesz postać chwilę. O, i teraz, i dopiero zapisuje zdjęcie. On cały czas była matryca, wiesz, czynna, nie? No 30 sekund, pół minuty. Będę ducha? Tak, mam nadzieję, że nie było, ale zobacz jak przetwarza. Ciekawe. Czy przetworzy? No mamy szalonych kierowców odrzutów. To ciekawe ile będzie przetwarzał, bo jeszcze tego, przyznam się, z tym aparatem tego nie robiłam. O, a i się prześwietliło. Nie ma ducha. Nie wyszło. Prześwietlił się. Ostatnie zdjęcie. Duchy nie wyszły. Nie, po prostu trzeba ten krótszy czas naświetlania, znaczy dłuższy czas naświetlania, tylko jeszcze mniejsze ISO i jeszcze bardziej przymknąć przysłonę, ale było, widzieliście jaki był długi czas naświetlania, na razie go nie będę go nadwyrężać, zobaczymy co my tu dalej możemy jeszcze fajnego sfotografować. Myślę, że tyle, spróbujemy jeszcze właśnie może jakieś złapać autobusy w ruchu, pójdziemy na kładkę do słonecznej w następnym filmie. A teraz po prostu podsumujmy. Bierzemy statyw, bierzemy aparat. Musi być stabilnie. Używamy długiego czasu naświetlania, więc potrzebujemy użyć samowyzwalacza. Ja ustawiałam ten na 10 sekund, potem ustawiamy im mniejsze ISO oczywiście, tym dłuższy czas naświetlania, ale jednocześnie, no nie oszukujmy się, mogą się zrobić szumy, a i uwaga, jeżeli jest ciepło i jeżeli robimy zdjęcia na tak długim czasie naświetlania, wtedy kiedy mamy wysoką temperaturę, można sobie uszkodzić matrycę lub zrobią się szumy. Ja tak zrobiłam z moją lustrzanką, niecałe, ja wiem, pół roku po jej zakupie, jedzie samochód? Nie, wydawało mi się. Niecałe pół roku po zakupie dorobiłam się hot pixela na matrycy, wobec czego też trzeba uważać, jak to się robi. No byli tacy specjaliści, co wkładali matrycę do lodówki albo aparat schładzali, ale to nie wiem jak to działa. Dobra, to do następnego filmu.